Podcasty. Tomasz Golob doskonale, ale przeszkodził mu tam Jeleniewski. Nie chciał przeszkodzić mistrzowi i ostatecznie Jeleniewski spadł na ostatnie miejsca. Tomasz Golob wcale nie w lepszym położeniu, bo na razie jedzie trzeci i musi gonić rywali. Chyba udało się już z Żagarem. Teraz pora na jakąś mistrzowską akcję, na atak na Kasprzaka. Jakbym słyszał Zenka, wjedź tam na górkę i potem szybko rozpędzisz się na dół. I tak Krzysztof właśnie robi szeroko pod płotem, samym szuka przyczepności. Krzysztof Kasprzak jeszcze założył Tomka, wykantowało bokiem, jechał ten motocykl chwilę, ale zdążył jeszcze zakryć krawężnik, żeby obronić się przed atakiem Mateja Żagara ze Słowenii. Kolejny świetny wyścig, szachy na torze w Grudziądzu. Przed Kasprzakiem już, ale się przyczaił i wyszedł z małej, a teraz Kasprzak podnębiony, a Żagar jest na prowadzeniu. Golob chodzi po małej, co teraz? Mówimy
zawodnikiego potencjału. Niki Pedersen, Krzysztof Kaszczak, Andreas Jonsson i Tomasz Golob. No i Niki jak zwykle z przodu, Tomasz do płotu. Napędzał, pojechał po tarce, na razie jest trzeci, bo Kasper jest przed nim. Ależ to zrobił! Co zrobił Tomasz Golob? Zahamował na moment, a potem odkręcił gaz i wjechał między dwóch rywali, między Kasprzaka i Nikiego Pedersena. No a Niki tak tym wszystkim zaskoczony, że on nie miał. Duńczyk jedzie trzeci, Kasprzak jest drugi, a więc za chwilę, proszę Państwa, znowu będziemy mieli dwóch biało-czerwonych na dwóch najwyższych stopniach podium. Musi teraz Krzysztof Kasprzak pojechać tylko spokojnie przed Nikim. Krzysiu, jesteś szybki, a ten Niki nie jest taki straszny. Pokazałeś nam w Lesznie, że wiesz, jak to zrobić. I Krzysztof Kasprzak właśnie to robi. Pływający Tomasz Golob zwyciężał tu już bardzo, bardzo wiele razy. 5 wiktorii Tomasza Goloba na torze w Bydgoszczy, ale to, co zrobił, o tym się długo będzie opowiadało i w Bydgoszczy. Team number 18, the stakes are high. Big ride for every one of these riders, and Golob off three, but what about Sagar? Golob tries to lean on him, and he gets the job done. Now Sagar on the inside has got the momentum, going into turn number three. Now Golob will come back for more up the inside. Oh, Golob's gone wide for the lead. Superman from Golob from nowhere. Sagar now becoming to put more pressure on him. Whoa! Down the back straight, Sagar gets himself back to the front. Second, and in third place there, Martin Bacilic. Krzysztof Kasperzak's night is over. Wow.